delegaci Polski do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych rozpoczęli pełnienie obowiązków w Korei. Przewodniczącym delegacji jest generał Wągrowski. Na terenie strefy zdemilitaryzowanej delegacja polska współpracuje z przedstawicielami Czechosłowacji, Szwecji i Szwajcarii. Oto moment przywitania szefów delegacji polskiej z przedstawicielami strony koreańsko-chińskiej. W Panmunjomie odbyła się odprawa grup inspekcyjnych, które będą pełnić służbę w portach znajdujących się pod kontrolą wojskową obydwu stron. Porozumienie rozejmowe musi być ściśle przestrzegane, mimo przeszkód ze strony Lee Sinmana i dowództwa wojsk amerykańskich. Udział Polski w Komisji Państw Neutralnych to wielki wkład naszego narodu w dzieło obrony pokoju.